Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie po raz 168 we vlogu Powrót Roberta.pl. Fernando Alonso ogłoszony w Formule 1, to już wiemy, o tym wczoraj miałem okazję porozmawiać z drzewa podczas live'a do Was. No ale teraz zbliża nam się weekend wyścigowy o Grand Prix Styrii, czyli drugi wyścig na Red Bull Ringu i jeszcze to nie będzie jego omówienie, to w następnym vlogu. Chciałbym jeszcze wrócić do tego, co się działo przed tymi wydarzeniami, czyli w ubiegłym tygodniu, o tym powrocie Formuły 1 w nowych warunkach sanitarnych. Musimy pamiętać o tym, że Formuła 1 to był chyba pierwszy międzynarodowy sport, czyli taki, w którym się spotykały osoby, gracze, zespoły z różnych krajów, zjeżdżały się w jedno miejsce, który wrócił w trakcie pandemii koronawirusa. Jeżeli się mylę, poprawcie mnie, no ale na globalną skalę w takim aspekcie medialnym to chyba jest właśnie pierwszy sport. Wiemy, że Champions League na przykład, czyli piłka nożna, też bardzo bogaty sport, jeszcze nie wróciła. Formuła 1 zdecydowała się na powrót, ale musiało się to dziać w ściśle określonych okolicznościach przy zachowaniu wielu tych rygorów sanitarnych. Oczywiście o odstępach, o tych maseczkach, no nie muszę Wam mówić. One były obowiązkowe. Może zacznijmy od testów. 6 tysięcy testów ponad przeprowadzono na koronawirusa podczas weekendu wyścigowego, przy czym były to testy oczywiście na aktualną obecność wirusa, nie te testy na przeciwciała, czyli gdy ktoś już przeszedł infekcję. No i wśród tych 6 tysięcy testów żaden nie okazał się pozytywny. Najpierw przed weekendem wyścigowym zrobiono 2 tysiące, potem kolejne 2 i po weekendzie wyścigowym też kolejne 2 tysiące. No i z tych wszystkich badań wyszło, że wszyscy są zdrowi, co jest wielką, bardzo dobrą informacją po prostu. Mimo to wszyscy byli zobowiązani do zachowania odstępów między sobą, do noszenia maseczek, do takich, oczywiście była też badana temperatura i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie wymogi sanitarne, które pewnie też możemy znać z życia codziennego. No i jak to się wszystko udało? Musimy pamiętać o tym, że Formuła 1 jest nacenzurowanym, że każdy w Formule 1 jest nacenzurowanym. O czym zaraz się przekonacie, kamery są wszędzie, aparaty fotograficzne są wszędzie i zawsze, jak tylko coś się tam, jakieś przewinienie zdarzy, to jest wychwytywane. No i tak też było podczas tego weekendu wyścigowego, przy czym tych przewinień nie było dużo, a Formuła 1 dobrze zareagowała. I myślę, że oni, będąc na świeczniku, dając też przykład innym sportom, czy będąc pionierami w powrocie do normalnej aktywności w dobie pandemii koronawirusa, no muszą jakby świecić przykładem. Wszyscy na nich patrzą, więc muszą być krystalicznie czyści i muszą pokazać, że da się rozgrywać sport. To bardzo ważne w kontekście, no myślę, wszystkich sportów, że taki i też innych aktywności, nie tylko sportu, że taki kontrolowany powrót do normalnej aktywności jest możliwy. No tylko trzeba mieć pieniądze, tak jak ma Formuła 1, tak aby to wszystko przebiegało zgodnie z tymi wytycznymi. Ja jakby w tym odcinku zupełnie nie rozstrzygam zasadności i tak dalej, bo są lepsi i mądrzejsi ode mnie. Od tego ja kieruję się swoimi zasadami i mówię szczerze, że przestrzegam bardzo tych wszystkich wytycznych. Także no ja jakby to, ale to jest moje zdanie. Dobra, no to co się w Formule 1 troszkę nie udało? Po pierwsze, mieliśmy taką sytuację i to kamery RTL-u wychwyciły. RTL się żegna z Formułą 1 od 2021 roku, już tam nie będzie nadawana Formuła 1, to tak na boku dodając. Kamery RTL-u wychwyciły, gdy Lando Norris, późniejszy zdobywca trzeciego miejsca na podium, i jego fizjoterapeuta podchodzą do takiej bramki, na której jest badana temperatura każdemu, kto chce wejść do padoku, no i zostają cofnięci, ponieważ ta temperatura okazuje się zbyt wysoka. Co robią panowie? No, przykładają sobie zimne butelki z wodą do czoła, no i po chwili wykonywany jest im kolejny pomiar i zostają przepuszczeni. No cóż, to oczywiście spotkało się z sarkazmem, z taką prześmiewczą reakcją formuły, może nie samej Formuły 1, ale kibiców Formuły 1, czy też wielu dziennikarzy, że no cóż, tak wyglądają te obostrzenia w praktyce. Trochę tak, jak myślę, że w wielu aspektach Wy też spotykacie w życiu codziennym. Natomiast no, sytuacja jakby Formuła 1 chciała być czysta i McLaren, czyli no, zespół Lando Norrisa i jego fizjoterapeuty, wystosował takie oficjalne wyjaśnienie. Co się tam stało, to opublikował Autosport. Oczywiście zwracają uwagę, że to nie było całe wideo z całego zajścia, że to było wideo pocięte, no, tak wyedytowane, żeby miało wyglądać tak, jak wygląda. I cała sytuacja była troszkę szersza. Lando Norris i jego fizjoterapeuta przed wejściem do padoku, przed podejściem do tych bramek długo rozmawiali
w pełnym słońcu stojąc, no i mimo wszystko ta temperatura ich ciał się mocno podniosła. Także gdy podeszli do tego punktu badania temperatury, wyszło im 50 stopni Celsjusza. No czyli temperatura generalnie śmiertelna. Wiemy, że dla dorosłych to 42-43 stopni już są często śmiertelne, jeżeli się potrafią przez jakiś czas utrzymać. Dla dzieci to może być troszkę więcej, ale to są różne normy. No i Lando i jego fizjoterapeuta no byli troszkę zdziwieni. No co więc zrobili? Stanęli sobie w cieniu i przykładali sobie przez jakiś czas butelkę zimnej wody do głowy, tak żeby im ta temperatura się po prostu zbiła, no bo była mierzona na czole. Podeszli dalej do drugiej jakby kontroli po kilku minutach i co im się pokazało? 30 stopni Celsjusza, czyli już taka temperatura, w której można się zaczynać żegnać. No okazuje się, że przyłożyli sobie te butelki chyba zbyt długo, ewentualnie zostały tam jakieś krople wody na tym czole i wyszło, że mają temperaturę 30 stopni. Ostatecznie po znowu kilku minutach odczekania zmierzono im temperaturę ze skroni. Coś z tego, co ja wiem, a mam małe dzieci, nie powinno się robić, zależy też od termometru, ponieważ na skroni zawsze jest troszkę większa. No ale zmierzono im, była już w porządku i mogli wejść do padoku. Niektórzy mogą powiedzieć, o, trochę naciągane. Ja być może też bym tak powiedział, gdybym nie miał ostatnio takiej sytuacji, jakby na swoim przykładzie. Odprowadzałem syna do przedszkola, tam oczywiście jest badanie każdego dziecka przed wejściem. No i droga nam zajmuje zazwyczaj 3-4 minuty, no było pełne słońce, on nie miał czapki, miał tylko kask, bo jeździmy rowerem i no wchodzimy i ma tam zmierzone 37,4, a zatem nie może wejść do przedszkola. Ja byłem zdziwiony, bo żadnych symptomów jakby nie pokazywał, nie miał kataru, nie miał kaszlu i tak dalej, no to mówię, no coś dziwnego, no ale okej, nie wchodzimy. Przy czym odczekaliśmy pół godziny, wróciliśmy do domu, zmierzyłem mu temperaturę w domu, w porządku, idealna. Poszliśmy jeszcze raz, tym razem już z czapką, no i co? 36,6. Więc no, być może to rzeczywiście tak było i no, ciało człowieka potrafi się nagrzać od słońca, nie ma w tym nic dziwnego. Druga sytuacja, no to przyłapanie Sebastiana Vettela, czatującego sobie tam, rozmawiającego sobie z Helmutem Marko i Christianem Hornerem przy jednym z motorhome'ów, czy wśród tych garaży nowych, bardziej ograniczonych, bez maseczek. No oczywiście tutaj też była afera. Albert Fabrega opublikował takie zdjęcie właśnie, które usunął chyba po 15 minutach. Widocznie no, poszedł tam jakiś prośba do niego, żeby to zdjęcie usunął, no bo to źle wizerunkowo rzeczywiście wyglądało zarówno dla zespołu Ferrari, jak i Red Bulla, jak i no, całej Formuły 1. Natomiast no wiecie, w internetach nic nie ginie. No i co? Formuła 1 wystosowała takie oficjalne przypomnienie do zespołów Ferrari i Red Bulla, że te zasady obowiązują. Jakie są te zasady? Że mają mieć maseczki, że muszą unikać kontaktów bliższych niż 1,5 metra i tak dalej, i tak dalej. Więc poszły dwa takie przypomnienia. No i wszystko jakby przebiegało potem idealnie. Potem oczywiście, no cóż, no podczas celebracji na tym podium zrobionym na prostej startowej udało się zauważyć, że panowie sobie zsuwają maseczki, że podchodzą, że przybijają sobie piątki, że nie trzymają tych 1,5 metra odległości, no ale powiedzmy, że w takich warunkach, gdy już wszyscy wiedzieli, że są zdrowi i mogą sobie ufać, że nie będzie jakiegoś takiego przypadkowego zarażenia, to mogli sobie na tę celebrację w tej szczególnej chwili, no szczególnie dla Charlesa Leclerca, który się tego podium pewnie nie spodziewał, a tym bardziej Lando Norrisa, który zaliczył pierwsze swoje podium i wiemy, jaki to jest ekspresyjny człowiek, no mogli sobie na to pozwolić i myślę, że można na to przymknąć oko. I generalnie myślę, że ten test, ten powrót, to pokazanie Formuły 1, że można wrócić do sportu, wypadło bardzo dobrze. To był taki sygnał dla świata, że zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, przebadaliśmy siebie najpierw, potem przyjechaliśmy na miejsce, znowu się przebadaliśmy, kontrolowaliśmy wszystko, robiliśmy odstępy. Jasne, to na pewno jeszcze wielu tych takich sytuacji, w których te obostrzenia były ignorowane, pewnie jeszcze wielu nie widzieliśmy i pewnie jeszcze wiele nam umknęło. Natomiast mimo wszystko taki ogólny przekaz no, był taki jakby w 100% czysty. I myślę, że o to Formule 1 chodziło i o to zabiegali. Teraz no, pewnie będą to powtarzać podczas tego weekendu wyścigowego, mimo że odbywa się w tym samym miejscu, z tymi samymi osobami, a kierowcy nie mogli się oddalać od toru. Niektórzy wynajmowali sobie kampery. Chyba Lensa Strolla było porównanie kampera Lensa Strolla i Sebastiana Vettela, gdzie Lensa Strolla to taki wielki motorhome rozbudowany z ciężarówki, natomiast ten Sebastiana Vettela już przypominał taki bardziej cywilny, powiedzmy, kamper. Niektórzy właśnie decydowali się na mieszkanie w kamperach, inni mieli wynajmowane hotele blisko toru, nawet te domki, w których zazwyczaj są kibice, które otaczają czasem tor, właśnie tam też byli zakwaterowani.
kierowcy, więc wszystko odbywało się jakby w 100% w takiej bańce, o której mówiono też. Na szczęście Robert Kubica nie miał żadnych problemów, żeby dotrzeć, no i on też spędzał ten czas, no bo już mamy przecież czwartek zaraz, w tej bańce Formuły 1. Teraz oczywiście wszyscy po Grand Prix Styrii, po drugim wyścigu na Red Bull Ring będą przemieszczać się na tor Hungaroring i tam też pewnie będą jakieś obostrzenia i pewnie znowu będą badania. Trochę inne, oczywiście będzie inna obsługa i tak dalej, troszkę będzie inne środowisko, natomiast generalnie wydaje mi się, że Formuła 1 robi dobrą robotę, że pokazuje, że można wrócić, a jednocześnie jest tak jakby stricte poprawna politycznie z tym, co się robi, a myślę, że ta poprawność polityczna też się przekłada na troszkę większe bezpieczeństwo samych zawodników. Dobra, no to tyle. Zaczynamy zaraz weekend wyścigowy o Grand Prix Styrii, drugi wyścig na Red Bull Ring. Ja bardzo się cieszę, że ten wyścig odbywa się właśnie tak tydzień po tygodniu, po tym, co się działo w pierwszym wyścigu, bo wszyscy będą teraz chcieli wziąć rewanż, będą nauczeni pewnymi sprawami. Mamy też oczywiście te informacje o tym, że Mercedes ma problem ze skrzynią biegów, więc myślę, że będzie mega ciekawie, ale to sobie omówimy być może w ciągu najbliższych 24 godzin w kolejnym vlogu. Dzięki Wam bardzo za słuchanie, zapraszam na bloga powrotroberta.pl. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapki w górę, też ławki zostawcie. Zachęcam do subskrybowania. Dziękuję bardzo patronom. Do zobaczenia. Cześć.